Część pierwsza. Zdrowy rozum jest to rzecz ze wszystkich na świecie najbardziej podzielona. Każdy bowiem sądzi, iż jest w nią tak dobrze zaopatrzony, iż nawet ci, których we wszystkim innym najtrudniej jest zadowolić, niezwykli pragnąć go więcej niżli posiadają. Nie jest prawdopodobne, aby wszyscy mylili się w tej mierze. Raczej świadczy to, iż zdolność dobrego sądzenia i rozróżniania prawdy od fałszu, a to ściśle biorąc, nazywamy zdrowym rozsądkiem lub rozumem. Jest z natury równa u ludzi. Tak więc rozbieżność mnieman nie pochodzi stąd, aby jedni byli roztropniejsi od drugich, ale jedynie stąd, iż prowadzimy myśli nasze rozmaitymi drogami i nie rozważamy tych samych rzeczy. Nie dosyć bowiem mieć umysł bystry, ale główna rzecz jest go dobrze zażywać. Największe dusze zdolne są do największych występków zarówno jak do największych snód. A ci, którzy idą jedynie bardzo wolno, jeśli idą wciąż prostą drogą, mogą posunąć się o wiele dalej niż ci, którzy biegną, lecz oddalają się od niej. Co do mnie, nie sądziłem nigdy, aby mój umysł był w czymkolwiek doskonalszy niż umysł pospolitych ludzi. Często nawet pragnąłem mieć myśl równie chybką co wyobraźnię, równie jasną i dokładną, albo pamięć równie obszerną i przytomną co niektórzy inni. A to zdaje mi się jedynie właściwości, które stanowią o doskonałości umysłu. Co się tyczy bowiem rozumu, czyli pojęcia, ileż jest to jedyna rzecz, która czyni nas ludźmi i różni od zwierząt, przypuszczam, iż znajduje się całkowity w każdym. I idę w tym za powszechnym niemaniem filozofów, którzy powiadają, że różnice między jednostkami tegoż samego gatunku tyczą się jedynie właściwości przypadkowych, nie zaś istotnych. Ale nie waham się powiedzieć, jako moim zdaniem miałem z tym wiele szczęścia. Iż trafiłem już od młodości na pewne drogi prowadzące mnie do rozważań i maksym, z których utworzyłem sobie metodę. Zdaje mi się, iż przez tę metodę posiadłem sposób stopniowego pomnażania mojej wiedzy i wzniesienia jej pomału do najwyższego punktu, do którego mierność mojego umysłu i krótkie trwanie życia pozwolą jej dosięgnąć. Zebrałem już z niej takie owoce, iż, mimo że w sądzie, jaki tworzy o sobie, staram się zawsze przechylać raczej w stronę nieufności niż zarozumiałości, i że, gdy patrzę okiem filozofa na rozmaite dzieła i przedsięwzięcia wszystkich ludzi, nie masz jakoby ani jednego, które by mi się nie zdawało czcze i bezużyteczne. Mimo to odczuwam nadzwyczajne zadowolenie z postępu, jaki w swoim mniemaniu już uczyniłem w poszukiwaniu prawdy i czerpię nie mniejsze nadzieje na przyszłość. Owszem, jeśli między zatrudnieniami ludzi będących jedynie ludźmi znajduje się jakieś, które by było trwale dobre i ważne, śmiem mniemać, iż jest nim to, które ja obrałem. Mimo to może być, iż się mylę. Może to wszystko, to tylko trochę miedzi i szkła, które ja biorę za złoto i diamenty. Wiem, jak bardzo jesteśmy podlegli omyłkom w tym, co nas dotyczy, i jak bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół wówczas, kiedy padają na naszą korzyść. Ale będę bardzo rad ukazać w tej rozprawie, jakie są drogi, którymi szedłem, i przedstawię życie moje niby obraz, iżby każdy mógł o nim sądzić, i abym, słysząc powszechne głosy mniemania, jakie się podniosą w tym przedmiocie, zyskał nowy sposób pouczenia się i dołączył go do tych, którymi zwyczajnie się posługiwałem. Tak więc zamiarem moim nie jest nauczać tu metody, której każdy winien się trzymać, aby dobrze powodować swoim rozumem, ale jedynie pokazać, w jaki sposób ja starałem się powodować moim. Ci, którzy bawią się w dawanie przepisów, muszą uważać się za bieglejszych od tych, którym je dają, jeśli chybią w najmniejszej rzeczy zasługują na nagane, ale skoro jeśli przedstawię to pismo jedynie jako historię, lub jeśli wolicie jako opowieść, w której pośród kilku przykładów, które można naśladować, znajdzie się też może i wiele innych, za którymi słusznie będzie nie podążać, mam nadzieję, iż będzie ono pożyteczne niektórym, nie będąc szkodliwe nikomu, i że wszyscy poczytają mi za dobre mą szczerość. Zaprawiano mnie do nauk od samego dzieciństwa, ponieważ zaś zapewniano mnie, że za ich pomocą można nabyć jasną i pewną wiedzę wszystkiego, co jest użyteczne dla życia, żywiłem niezmierne pragnienie przyswojenia ich sobie. Ale zaledwie wyczerpałem cały ten zakres studiów, po upływie którego jest się zazwyczaj przyjętym do towarzystwa uczonych, zmieniłem zupełnie mniemanie. Czułem się bowiem udręczony tyloma wątpliwościami i błędami. Iż zdawało mi się, że starając się pouczyć, nie osiągnąłem żadnej korzyści, chyba te, iż tym jawniej odsłoniłem sobie moją niewiedzę. A przecież byłem w jednej z najsławniejszych szkół w Europie, gdzie sądziłem, powinni znaleźć się uczeni ludzie, jeśli w ogóle istnieją w jakimś miejscu na Ziemi. Nauczyłem się wszystkiego, czego inni tam uczyli, a nawet nie zadowalając się naukami, jakie nam podawano, przebiegłem wszystkie księgi, które wpadły mi w ręce, a traktowały o przedmiotach uznanych za najbardziej osobliwe i rzadkie. Znałem przy tym sąd, jaki inni mieli o mnie. Nie widziałem, aby uważano mnie za niższego od współuczniów, mimo iż było między nami kilku, których przeznaczano, aby zajęli miejsce naszych mistrzów. Wreszcie wiek nasz zdawał mi się równie kwitnący i bogaty w bystre umysły, co którykolwiek z poprzedzających. To wszystko dawało mi swobodę sądzenia wedle siebie o wszystkich innych i zrodziło przeświadczenie, iż nie ma na świecie nauki, która byłaby taka, jak mi się w przódy pozwolono spodziewać? Pomimo to nie przestałem szanować ćwiczeń, którymi zatrudniają nas w szkołach, wiedziałem, że języki, jakich tam uczą, potrzebne są dla zrozumienia ksiąg starożytnych, że powab bajek rozbudza umysł, że godne pamięci uczynki z historii podnoszą go i że czytane z rozeznaniem pomagają do ukształtowania sądu. Że czytanie wszelkich dobrych książek jest niby rozmowa z najgodniejszymi ludźmi minionych wieków, będących ich autorami, ba, nawet rozmowa wybredna, w której odsłaniają nam jedynie swe najlepsze myśli, że wymowa posiada nieporównaną siłę i piękności, że poezja ma wykwinty i słodycze bardzo czarujące, że nauki matematyczne zawierają wymysły bardzo subtelne i zdolne znacznie posłużyć tak dla zadowolenia ciekawych, jak dla ułatwienia wszystkich rzemiosł i zmniejszenia pracy człowieka. Że pisma traktujące o obyczajach mieszczą nauki i zachęty do cnoty nader użyteczne; że teologia uczy, jak zdobywać ciało; że filozofia daje sposób do rozprawiania z prawdopodobieństwem o wszystkich rzeczach i budzenia podziwu mniej uczonych; że prawo, medycyna i inne nauki przynoszą zaszczyty i bogactwa tym, którzy je uprawiają; że wreszcie dobrze jest zbadać je wszystkie, nawet najbardziej zabobonne i fałszywe, aby poznać ich prawdziwą wartość. Nie dać się im omamić, ale sądziłem, że dosyć już czasu poświęciłem językom, nawet także czytaniu ksiąg starożytnych ich historii i bajek. Rozmawiać bowiem z ludźmi innych wieków jest to poniekąd to samo co podróżować. Dobrze jest wiedzieć coś o obyczajach rozmaitych ludów, aby bardziej zdrowo sądzić o naszych i abyśmy nie myśleli, że wszystko, co jest przeciw naszym modłom, jest śmieszne i przeciw rozumowi, jak to mają zwyczaj mniemać ci, którzy nic nie widzieli. Ale kiedy obraca się zbyt wiele czasu na podróżowanie, człowiek staje się wreszcie obcym w swoim kraju. Kiedy jest się za zanadto ciekawym rzeczy, które działy się w minionych wiekach, jestcie zazwyczaj bardzo nieświadom tych, które dzieją się współcześnie z nami. Prócz tego bajki przedstawiają jako możebne wiele wydarzeń w istocie niemożebnych, a nawet najbardziej wierna historia, jeżeli nie zmienia i nie pomnaża wartości rzeczy, aby uczynić je godniejszymi czytania, opuszcza przynajmniej zawsze okoliczności najbardziej pospolite i najmniej świetne, z czego pochodzi, iż reszta nie wydaje się taką, jaką jest i że ci, którzy kierują swoje obyczaje wedle przykładów stąd czerpanych, łatwo skłonni są popaść w szaleństwa paladynów z romansów i imać się zamiarów, które przychodzą ich siły. Ceniłem wielce wymowę i byłem rozkochany w poezji, ale sądziłem, iż jedno i drugie to raczej dary umysłu niż owoce studiów. Ci, którzy silniejsi są w rozumowaniu... I lepiej trawią myśli, aby je oddać jasno i zrozumiale, mogą zawsze lepiej przekonać o swoich poglądach, chociażby mówili jedynie chłopską gwarą i nigdy nie uczyli się retoryki. Ci zaś, którzy mają pomysły bardziej powabne i umieją je wyrazić z największym wdziękiem i okrasą, byliby zawsze największymi poetami, choćby sztuka poetycka była im zupełnie nieznana. Podobałem sobie zwłaszcza w naukach matematycznych, a to dla pewności i oczywistości ich racji, ale nie ogarniałem jeszcze prawdziwego ich użytku. A sądząc, iż służą jedynie dla sztuk mechanicznych, dziwiłem się, iż skoro ich podwaliny są tak mocne i stałe, nie zbudowano na nich czegoś wznoślejszego. Przeciwnie znowuż. Pisma starożytnych pogan, traktujące o obyczajach, porównywałem do pałaców, bardzo pysznych i wspaniałych, ale zbudowanych jeno na piasku i błocie. Wynoszą bardzo wysoko cnoty i ukazują je jako godne czci ponad wszystko na świecie ale nie dosyć uczą je poznać i często to, co nazywają tak pięknym imieniem, jest jedynie bezczułością lub pychą lub rozpaczą lub ojcobójstwem. Miałem cześć dla teologii i pragnąłem nie gorzej od innych pozyskać sobie niebo, ale dowiedziawszy się jako rzecz bardzo pewną, że droga do niej jednako jest otwarta dla najbardziej nienauczonych co dla najuczeńszych i że prawdy objawione, które tam prowadzą, stoją powyżej naszego pojęcia, nie byłbym się odważył poddać ich memu wątłemu rozumowaniu. I myślałem, że aby podjąć takie badanie z pomyślnym skutkiem, trzeba by mieć jakąś nadzwyczajną pomoc nieba i być więcej niż człowiekiem. Nie powiem nic o filozofii, chyba to, iż widząc, jak uprawiały ją najwyborniejsze duchy żyjące od wielu wieków, i że pomimo to nie znajduje się w niej jeszcze żadnej rzeczy, o którą by się nie spierano, która by więc tym samym nie była wątpliwa. Nie byłem na tyle zarozumiały, aby spodziewać się lepiej utrwalić w tym aniżeli inni. Rozważając, ile może być rozmaitych mniemań dotyczących tego samego przedmiotu, mniemań podtrzymanych przez ludzi uczonych, podczas gdy w istocie nie może być nigdy więcej niż jedno, które byłoby prawdziwe, osądziłem niemal jako fałszywe wszystko, co było tylko prawdopodobne. Co do innych nauk, ile czerpią zasady swoje w filozofii, sądziłem, że nie można było zbudować nic trwałego na podstawach tak niepewnych. Ani honory, ani zyski, jakie obiecują, nie były wystarczającym bodźcem, aby mnie skłonić do ich studiowania. Nie byłem, Bogu, dzięki w położeniu, które by mnie zniewalało czynić rzemiosło z nauki dla poprawy mego losu. Mimo zaś, iż nie popisuję się na sposób cyników pogardą dla sławy, bardzo mało nęciła mnie ta, którą mogłem nabyć jedynie za pomocą fałszywych tytułów. Wreszcie, co się tyczy nauk nieczystych, sądziłem, iż dostatecznie wiem, ile są warte aby nie dać się zmamić ani obietnicom alchemisty, ani przepowiedniom astrologa, ani szlabierstwom magika, ani sztuczkom lub przechwałkom żadnego z ludzi czyniących rzemiosło z tego, aby wiedzieć więcej niż wiedzą. Dlatego też, skoro tylko wiek pozwolił mi wyjść pod władzy nauczycieli, porzuciłem zupełnie zgłębianie nauk. Zgodziwszy się nie szukać już innej wiedzy prócz tej, jaką mógłbym znaleźć w samym sobie lub też wielkiej księdze świata, obróciłem resztę młodości na podróżowanie, oglądanie dworów i wojsk, Szukanie towarzystwa ludzi rozmaitych usposobień i stanów, gromadzenie rozmaitych doświadczeń, próbowanie samego siebie w przygodach, jakie los mi nadarzy, wszędzie zaś na zastanawianie się nad nadstręczającymi się rzeczami w taki sposób, iżbym mógł wyciągnąć z nich jakąś korzyść. Zdawało mi się bowiem, iż może znajdę o wiele więcej prawdy w rozumowaniach, jakie każdy czyni odnośnie do spraw, jakie są mu bliskie i których obrót musi go ukarać niebawem, jeśli źle je osądził. Niż w osądach, jakie czyni uczony w swojej pracowni, odnośnie do spekulacji nie wydających żadnego skutku i które nie mają dlań innych następstw, prócz może tego, iż wydobędzie z nich o tyleż więcej chluby, im bardziej będą oddalone od pospolitego rozsądku, a to, iż musiał zużyć więcej dowcipu i sztuki, aby nadać im prawdopodobieństwo. Wreszcie posiadałem zawsze bardzo silne pragnienie, aby się nauczyć rozróżniać prawdę od fałszu aby widzieć jasno w moich czynach i stąpać pewnym krokiem przez życie. Prawda, iż podczas gdy tak przyglądałem się obyczajom innych ludzi, nie znajdowałem nic, na czym mógłbym się oprzeć i zauważyłem w nich niemal tę samą rozbieżność, co w przódy w mniemaniach filozofów. Ostatecznie największą korzyścią, jaką z nich dobyłem, było to, iż widząc wiele rzeczy, które jakkolwiek zdają nam się śmieszne i niedorzeczne, Zażywają mimo to powszechnego wzięcia i uważania u innych wielkich narodów. Uczyłem się stąd, aby nie wierzyć nazbyt pewnie w nic, o czym przekonywał mnie jeno przykład i obyczaj. W ten sposób oswobadzałem się pomału z wielu błędów, które mogą zaciemnić nasze naturalne światło i czynić nas mniej zdatnymi do pojmowania. Ale skoro obróciłem kilka lat na studiowanie w ten sposób w księdze życia i zdobywanie niejakiego doświadczenia postanowiłem pewnego dnia zgłębić się również w samego siebie i użyć wszelkich sił mojego ducha, dla wyszukania dróg, jakimi iść mi należało. Powiodło mi się to, jak sądzę, o wiele lepiej, niż gdybym się nie oddalił od mego kraju ani od książki.